Went everywhere. Whoops, anything important? Yeah, the notes on the Animus. Here's the blueprint for Modalis' system mod. Could have used a bigger fluid chamber. Could have used a bigger piece of tape over your mouth. Whoa, so aggro. The genetic sequencer blueprint. Never got the creases out. Witam na moim kanale. Jak dobrze znacie, wiecie, że ja uwielbiam jakieś nowości w grach i jestem graczem takim trochę jak wy. Ja specjalnie dlatego, jak oglądałem materiał, który nagrałem z filmu poprzednim razem, odcinka trzeciego z Assassin's Creed Origins, kiedy nagrywaliśmy i patrzyłem te dane, to coś zauważyłem podobnego. Wiecie, że nagrałem niedawno też odcinek z Watch Dogs'a 2, gdzie był Aiden Pierce. Tak? To coś jeszcze wam pokażę. Zaskoczy was. Czasami marka Ubisoft coś ukrywa w innych grach. Coś wam pokażę. Tylko muszę to znaleźć. O. Czy ktoś gdzieś to było? Na komputerze w danych było. Tylko nie mogę sobie zobaczyć. Nie mogę sobie przypomnieć, gdzie to było. Dobra, pamiętam. To nie było tutaj. To było tutaj. Nie. Przepraszam. Nie, Origeneru. To. Chodzi mi o tą postać. Żeś do Chicago nie dotarł. A wy się dziwicie, przepraszam, Marsu, to alergia. Ale zobaczcie, kto to jest. To jest 100% pewności. To jest Aiden Pierce z Watch Dogs 1 i z 2, gdzie tam występował pobocznie. To jest bardzo ciekawa w ogóle, że Ubisoft z Francji dało też taki dodatek, że tam jest easter egg z Aidenem Pierce'em i Oliverem Garnello. Więc to jest właściwie ciekawe bardzo, jeśli chodzi o wątek fabularny Origins'a. Nawet na początku nie spostrzegłem, ale rozpoznałem Aidena po pierwsze po czapce i po pistolecie. Po jego kurtce, patrzcie. O, ten trójkąt. Ten x-owany trójkąt na boki. Jest taką w kratkę. To są jego buty. To jest 100%, że to jest Aiden Pierce. Nawet 200%, to jest na pewno Aiden Pierce. Jeśli ktoś się ze mną zgodzi, niech napisze w komentarzu. Ale w ogóle dziękuję, że w ogóle chcieliście mnie posłuchać. Dziękuję, do widzenia, do następnego odcinka, kiedy wejdziemy do Animusa.